Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić wraz z Robertem z TuneUpu, jak tak naprawdę układ klimatyzacji wpływa na moc w naszym samochodzie. Nieraz, kiedy z Robertem nagrywaliśmy, dywagowaliśmy, czy to jest 5% mocy, 10% mocy, wy sami dywagowaliście, łysy, sprawdź, Robert, sprawdź. Więc gdzie jestem? No właśnie, w TuneUpie. Cześć, Robercie. Witaj. Robercie, jak pewnie każdy wie, my obaj, oboje włączam, wyłączam. Profesor Miodek. Tak, dokładnie. Wiemy, że układ klimatyzacji w zależności od konstrukcji silnika jest różny. W dzisiejszych czasach zrezygnowaliśmy z pomiarów współczesnych samochodów ze względu na... To znaczy, może nie zrezygnowaliśmy, zrobimy jeden pomiar, natomiast zasada jest taka. Kiedyś kompresory były tak zwanym dołączanym sprzęgłem. Nawet się to czuło. Włączałeś klimę, bo aż motor przysiadł na obrotach, obciążenie większe. Wiadomo, kompresor wytwarza tarcie. Tak. Tarcie to jest obciążenie. Przez pasek klinowy, koło pasowe z wału dławiłeś silnik i ewidentnie zabierałeś jakąś część mocy. No tak, ale ewolucja następowała. Ewolucja nastąpiła, to też kwestie ekologiczne, srutututu, nie będziemy się aż tak zagłębiać, albo ty się zagłębisz już sam sobie. Niemniej mamy układ, który ma zaworek, tak zwany bypassowy, i teraz kompresor się kręci non stop. Mhm. I cały czas wytwarza pewne obciążenie. Natomiast w pewnym momencie po prostu komputer zamyka czynnik idący jakby na dalsze ciśnienie i tylko go na krótkim obiegu przy kompresorze. W skrócie chodzi o to, że najnowsze jednostki w momencie, kiedy dajecie but, redukcja, potrafią całkiem ten układ odciążyć, rozłączyć. Wyłączyć do tego stopnia, że po prostu macie pełną moc w samochodzie. Więc wracając do tematu, jakim jest większość z Was, widzów, czyli 15-20-letnie samochody, jakimi jeździcie, czyli właśnie taki temat, którym się zajmiemy. Mamy bohatera z mojej strony, przywiozłem ze stajni BMW, czyli Mini Coopera, z którego tak ostatnio się śmiałeś, że w trzech się załadowaliśmy, jeszcze nad biurą miałem polowy, ale naprawdę jest sztosik. Ja się nie śmiałem z tego, że się załadowali w trzech, tylko otwieram schowek, a tam szminki, trzy. O, no bo to jest samochód, panie operator, pan operator tylko go dostaje. Jest to jednostka benzynowa 1.6 o mocy 120? 116 koni. Sprawdzimy, ile ma. Nie będziemy tego robić na LPG. Z Twojej strony mamy... Mamy Passata FSI. Emituje prestiżem, już stąd tak, czuję. Ale FSI. 150 koni wolnosące 2 litry. Właśnie już na nowszym układzie klimatyzacji z bypassem. I jeszcze weźmiemy Golfa 4, czyli, że tak powiem, no typowy samochód. No. No to... Sztandar niemiecko-polskiego pojednania. No. Nie, no słuchajcie, no nie, jakby inaczej odcinek mógł być, a nie możemy jakiegoś jeszcze jednego punto wziąć do tego? Coś, jak się znajdzie, to się znajdzie. No. Trochę albo czasu Alfy, mamy, wymyślimy. Albo Alfy. No, a może być Alfa? No, a ty nie chcesz z tymi Niemcami, ja wiem, ty masz za to Westerplatte cały czas. Nie, chcę cztery samochody, może zrobimy. Generalnie zasada jest prosta. Z Robertem hamujemy, robimy po dwa hamowania, żeby nie przeciążyć całych układów. Dokładnie. Czyli robimy jedno hamowanie, w którym mamy pomiar bez klimatyzacji, drugi z klimatyzacją i ładnie operator na to w tabelkę potem ułoży. On uwielbia te tabelki od testu wahaczy, więc po prostu, Robercie, zaczynajmy. Mistrz Excela. No dobra, jesteśmy po pomiarach, na razie bez klimy 110 koni. Panie Michale, co Pan na to? Powiem tak, zobaczymy, no bo teoria, wiesz, ze sprzęgiełkami, które się rozłączają, no bo to jest normalne, tak? No tak. Zobaczymy, czy będzie widać na tym wykresie różnicę, bo no, trzeba znaleźć zasadę działania układu klimatyzacji, żeby w ogóle rzetelnie przeprowadzać odcinek, a żeby go ocenić przede wszystkim, bo zaraz będą oceniać, że ci, co wiedzą, to wiedzą. Co nie wiedzą, to i tak się nie dowiedzieli. Dokładnie. Będzie źle. Dobra, ale nie, ja myślę, że 110 koni, czyli jakaś tam blisko serii jest. Tragedii aż takiej nie ma. Dobra. Klima to... mode on. O. Panie Michale, jako osoba obeznana z hamownią, pan już widzi, co się dzieje do jasnej cholery. Znaczy, ja nie wiem, czy mi się wydaje, że to będzie naście koni mniej. Ja myślę, że... 99,3. Bardzo piękny wynik. Ale zobacz moment obrotowy, w ogóle jakie drgawki dostał. No bo przysiadł w tym momencie, w którym ma takiego lekkiego dołka bez klimy, to jak już poszło większe obciążenie, to już motorek zrobił... Dobra, runda no. Druga. No dobra, co teraz, panią? Pasacik? Tak. Dobrze. Emitujący prestiżem. No kup sobie, no nie zazdrość młodemu, kup sobie. Dobra. Nie, no ja powiedziałem, że kiedyś sobie kupię i to jeszcze w highline. Ale musi być B5. Wow.
Czujesz ten prestiż? Czuję i jeszcze tego Vanterbauma czuję i jest naprawdę... Słyszałem od właściciela, że to trzyma seryjną moc na 9.5. No wiesz, czemu nie, no w miarę świeży samochód. No tak. Seryjnie 150 koni powinien mieć. No i będzie miał. Bardzo fajna charakterystyka przebiegu momentu i mocy, jak ma wolność czeka. O, panie. To co, dwa pomiary czy jeden? Tu jeden prawie wstecz. Odpalimy, zobaczymy. Wygląda naprawdę to ciekawie, zaraz zobaczymy na odpalonej klimie. To już jest ten nowszy jakby układ z tym bypassem, to jest to, co ci mówiłem. Kompresor się kręci non-stop, tylko jego obciążenie się zmniejsza. No tylko musimy brać pod uwagę to, co powiedzieliśmy na wstępie. Nastoletnie auta nie wszystko mają sprawne zawsze. No. Ja myślę, że w Mini to też tam trochę... Tak, oczywiście. Stan. Dobra, wkładzamy się. Nie, przeziębimy się, daj na 16. O. Tak będzie. Okej. Okay. Lecimy. Tu może być minimalna różnica. Kosmetyczna, tak jak ci mówię, układ, sterownik silnika wysłał sygnał o pełnym obciążeniu. Klimatyzacja powiedziała, dobra, to jest ważniejsze, wyprzedzamy ciężarówkę, mam w dupie tą temperaturę. Dwa konie. Delikatnie mniej, ale to może być kwestia błędu pomiarowego. Tak, ale wykres też widać, że delikatnie gdzieś tam się odchylałem troszeczkę. Może minimalnie. Natomiast... Co nie zmienia faktu, że przy normalnym obciążeniu dalej zabiera koni. Oczywiście. No to jest układ jakikolwiek obciążający silnik, tak jak nawet alternator, który ładuje akumulator. Ale jest o tyle mądry, że w sytuacjach, których nie jest potrzebne, rozpina, że tak powiem, zmniejsza obciążenie, nie rozpina fizycznie i dlatego i spalanie jest znacznie mniejsza różnica na układzie on-off, jak i osiągnięcie. Ale słuchaj, no generalnie można by przebieg całej linii scharakteryzować sobie tak. But w podłogę, klima off. No, no dokładnie. Dosłownie pici kłaczek. No, niektórzy za tego pici kłaczka dają dużo pieniędzy. No. A to bardziej fanatycy. To co? Słuchaj, zobaczymy co dalej. Dieselek 1.9 TDI. Tam na starym jest... Na stary system, czyli będzie przypuszczalnie powtórka z rozgrywki. To zobaczymy jak wielka. Pierwsze w tej stawce auto z turbodoładowanym silnikiem, panie. Klasyczny Golf 4, 90 koni. Ile obstawiasz? Nie wiem, ja ci powiem, że te TDI zawsze trzymały jednak po latach moc, więc... Dla mnie przy 300 1400 będzie miał ten sam, co z salonu. No to no, pomiar z klimą ewidentnie słabszy. Czego było się spodziewać? Ta sama zasada, nie? Troszkę równiejszy, bo mówię, geometra się rozruszała, ale ta turbina wali tak olejem, że podejrzewam parę kilometrów jazdy spokojnie i znowu będzie, wiesz, przeładowywać jak wściekła tam. No niestety, stary system to stary system i nie poradzimy. Sprzęgiełko... Ale widzisz, Robert, mówimy stary system, nie? Teraz powiem stary, ale to są jednak auta, które w większości 90% poruszają się u nas po drodze. Tak, oczywiście, 90% tak. Aut używanych w Polsce jest po średnia wieku 15 lat. Dokładnie. No nic. To co? Coś świeżego teraz znowu dla odmiany? Wrzucaj swoją betę. Okej. Okay. Ale ona jest po chipie. No to co? No to nic. Dobra. Dobra, Robert. Chip chipem. Jaka tu była moc fabryczna? 184 koni. A teraz? W zimę 280. No, 100 koni prawie. Ale wiesz dlaczego? To jest to kwestia tych silników, które zostały, wiesz, wykastrowane przez fabrykę, bo bliźniak jest 245 koni, więc trochę tam dodałem. Niemniej bez interkulera, bo to jest wszystko seria, jak będzie dzisiaj w tych temperaturach 270 się ucieszy. A zobaczymy jak będzie z klimą. Natomiast auto najmłodsze w stawce, całe 50 parę tysięcy przebiegu. Ile lat na karku? Dwa? Dwa. Pamiętałem. Najmłodsze, nie najmłodsze, ale kreskę podbiło najwyżej. Dobrze strzelałem.
Zima. Najwięcej jeździ. 271 w zimę naprawdę, 280 pokazywało. Po prostu kwestia temperatur w dolocie. Duży interkuler by się przydał. To co, ja załączę klimę, max climatization. Wszystko się świeci, ferdoczy, pierdoczy. Bam. Parę koni mniej. To jest kwestia kulera. No dobra, to co, podsumowanie. Słuchajcie, chcielibyście podsumowanie. Podsumowanie jest takie jak nasz tok myślenia, czyli tak jak wasz tok myślenia, generalnie klima musi zabrać konie mechaniczne. Tyle, że w sytuacji, kiedy jest nowy układ na bypassie, tak, na zaworku... Jest to prawie nieodczuwalne. Dokładnie, ale to w momencie, kiedy potrzebujecie zużyć całą moc samochodu. Tak. Program jakby sterujący silnikiem wie doskonale, że klima jest załączona, że jest dodatkowym obciążeniem. W przypadku, kiedy dajemy kickdowna, on naprawdę przez chwilę, przez kilkadziesiąt sekund potrafi to wyeliminować jakby z układu. A ponieważ większość z nowych samochodów jest wyposażona w układ start-stop i przecież w przypadku, gdy silnik nie pracuje, również klima musi działać. W nagrzewnicach są dodatkowe, specjalne pręciki z takim żelem chłodzącym, który przez kilkadziesiąt sekund jest w stanie oddawać chłód dla nas, mimo że układ nie działa. Czyli daje wrażenie cały czas zimnego i to nie wrażenie, ale też jest realnie. W podsumowaniu pamiętajcie, zawsze będą przeciwnicy klimatyzacji, a najczęściej to są ludzie, którzy... ci, którzy nie mają klimy w aucie, mówią, to ja mam korbotronik i mi jest dobrze, nie, dopóki nie ma klimy. Owszem, są przeciwnicy klimatyzacji ze względów zdrowotnych. Tak, oczywiście. Znam bardzo wiele osób w moim środowisku całym, gdzie po prostu nie mogą, po prostu od razu kicha, prycha, choruje. Ale wiesz co, to też jest kwestia jakby braku należytej obsługi klimatyzacji. No przede wszystkim. Grzyby, pleś, to wszystko w tych układach zostaje, tego się nie czyści, a przez klima powinna być serwisowana. No oczywiście, ale tak jak każdy jest... układ. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Powiecie mi i Robertowi, że mocno tam usiadł Mini czy Golf. Pamiętajcie, że zmierzyliśmy auta w takim stanie, jakie są na dzień dzisiejszy. Tak, to nie były auta picowane do testu, to były po prostu auta, które miały swój zdjęte, przebieg. Tak. Z Golfem ile się męczyliśmy, żeby zrobić w miarę równy wykres na to, że pierwsze pomiary z zablokowaną geometrią turbiny, które właściciele diesli już dobrze znają, no, były koszmarne, niemiarodajne. No. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, no, jeżeli chłodziła klimatyzacja, znaczy, że działa. To, że kompresor może za 5-10 tysięcy wyzionąć ducha i tak dalej, on też może stawiać większy opór. Ale miejcie świadomość, że każdy układ będzie, każdy element obciążający układ napędowy naszego silnika będzie obciążał, powodując brak mocy. Teraz zobaczcie, jakieś tam dodatkowe elementy, elektroniki, jakieś podtrzymanie, niepodtrzymanie, im więcej tego, tym powoduje to większe spalanie. No to jest normalne. Nawet alternator. No, nawet alternator w dzisiejszych samochodach, ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie tylnej szyby, to wszystko powoduje, że w zimę układ prądowy ma taki wydatek, że alternator pracuje non-stop na maksa, żeby go ładować. Stąd samochód więcej pali. Stąd też samochód więcej pali, pomijając już niedogrzanie. Czyli co mamy w podsumowaniu? Stare układy klimatyzacji na sprzęgiełku, wyraźny spadek. Bardzo, ale nie powiemy procentowo ile, bo byśmy musieli przedział zrobić, no mieliśmy tak naprawdę podobne moce. Tak, ale byśmy musieli 100 samochodów zrobić, wiesz, no umówmy się. Widać, czuć. W przypadku samochodów na bypassie jest to tak marginalne, że dla przeciętnego użytkownika nieodczuwalne. Niemniej jest to strata i nie można zmierzyć dokładnie, jakby procentowo. Natomiast w każdym samochodzie to inaczej wyjdzie. Liczy się stan kompresora, liczy się stan silnika. W każdym samochodzie, nawet najnowszym, to i tak jest dalej spalanie większe. Oczywiście. Bo już powiedzieliśmy, on tylko w momencie, kiedy jest but, on pozwala tą moc, ale kiedy jedziemy normalnie... Zaryzykuję bezczelne twierdzenie i teraz zaraz mnie zhejtują, ale jadę z tematem. Nawet jeżeli wyłączycie sobie klimatyzację przez cały okres eksploatacji silnika, przez cały okres, to i tak będziecie mieli większe spalanie. A wiesz dlaczego? No przecież jest... Bo kompresor jest tam powieszony, to jest dodatkowa masa. No tak, no to jest dodatkowość. To nie jest, nie ryzykuj hejtu. No. Cokolwiek nie dołożymy. Słuchaj, brnąc dalej jeszcze w podsumowaniu, można powiedzieć to samo. Zobacz, głupie car audio dołożysz. O, człowieku, masa, alternator obciążenie. Robi tak jeszcze. Masa, nie? Obciążenie prądowe. Oczywiście. Więc co, w podsumowaniu Robert, dziękuję Ci. Ja dobrze, więcej testów. Więcej testów będziemy, na pewno się trochę każdy z nas odkuwa, bo Robert na autoholikach, zresztą coś mówiłeś o jakichś wywiadach. Tak, niedługo siądziemy sobie w limuzynce, to na pewno będzie ciekawe i mam nadzieję, że wielu ludziom kopary spadną, bo... Bo Robert jeszcze wisi mi flaszkę i stwierdził, że tą flaszkę możemy tam zutylizować, tak więc obserwujcie na bieżąco, tak ciekawe, wyjechało.
I co? Podobało Wam się? Zostawcie kciuka w górę. Zgadzaliście się z tą teorią. Jest niedziela, więc Wam ten odcinek, znaczy nie jest niedziela, jest poniedziałek, ale Wy to widzicie w niedzielę. Więc lekko do obiadu, subskrybujcie kanał, wbijajcie na facebookowego... Na facebookowego Facebooka. Na facebookowego Instagramka. Tak, na Instagramy, Facebooki. Wszystko macie linki w opisie. My uciekamy, bo jutro jest wtorek. Jutro nagrywamy to, co oni widzą w piątek. Znowu incepcja. No niestety, czas ma znaczenie względne w tej branży. Tak, czas nie ten, stać nie będzie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dobra, mikrofon. Nie, mikrofon jest. Jest kieszenie, fajki, brzuch ciągnąć. Na wejściu. Ty nie musisz chodzić na siłownię. Nie muszę, zobacz jak mi łapie. No, jak pięty komara. Kurwa. Żalołek. Uspokój się.